No i mamy ostatni znak drogowy, trójkąt został wycięty i troszeczkę zmniejszony. Następnie ten trójkąt powinien być przynajmniej równoboczny, przykładamy do kartki papieru tej czerwonej, odrysowujemy z takim zapasem, jak tutaj widzicie, i odcinamy. W ten sposób powstał nam znak. Ustąp, pierwszeństwo przejazdu. I on na skrzyżowaniu znajduje się zawsze właśnie główna droga ma znak droga z pierwszeństwem, a podporządkowana ustąp przejazdu. Gdzie jeździć na rowerach, to też jest dosyć istotne, żebyście to pamiętali. Oczywiście znaki drogowe. Możecie sobie te, o których się będziecie uczyć, których się uczyliście z panią Wiolą, możecie sobie je dowolnie projektować. Tutaj jest pokazane są takie najprostsze. Na znakach zakazu mogą być strzałki, tak sobie poznacie, będziecie wiedzieć więcej. Może też być na przykład znak roweru narysowany to oznacza, że to jest droga zabroniona dla rowerów. Na niebieskim może być literka P jako parking. Może być przejście dla pieszych, także może być też rower narysowany, i to oznacza, że jest to droga rowerowa. Są jeszcze, jak wiecie, niebieskie, okrągłe znaki. Bądźcie kreatywni. Takie, które Wam się podobają, możecie je sportretować. Nie muszą być takie duże, ale w domu pewnie jest łatwiej znaleźć talerzyk, i na taler i albo jakąś kwadratową kwadratową książkę. Może być oczywiście też korek taki pod kubek z herbatą, też jest kwadratowy i można sobie zrobić je w mniejszym wymiarze i odrysować szklankę na przykład też czy kubek. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za uwagę.